Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Jan Ratajczak, dzień dobry Państwu, zapraszam na sport. Za kilkadziesiąt minut koszykarski mistrz Polski rozegra pierwsze spotkanie półfinałowe. W hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego dojdzie do pojedynku obrońcy tytułu i jednego z głównych pretendentów, Trefla Sopot. Będzie to piąte starcie obu zespołów w tym sezonie. Bilans poprzednich jednogłośnie przemawia za Stelmetem, który w tym sezonie czterokrotnie pokonał Sopocian. Wyłączając starcie w Superpucharze Polski, w tym sezonie Tauron Basket Ligi, Stelmet nie przegrał z Treflem ani razu, choć w każdym spotkaniu obie drużyny przez 40 minut nie mogły być pewne zwycięstwa. W październiku obejrzeliśmy dogrywkę, w niej zielonogórzanie byli lepsi o jedynie dwa oczka. W drugim starciu Stelmet nie pozwolił już sobie na niepewność i wygrał 85-66. W nowym rozdaniu, jakim były szóstki, biało-zieloni ponownie musieli wydrzeć dwa punkty. Dodatkowy czas gry tym razem wyłonił zwycięzcę w Sopocie. Jedno oczko przewagi dało wygraną mistrzowi Polski. Rewanż w drugim etapie rozgrywek Stelmet rozegrał pod swoje dyktando i pokonał gości 93-85. Michajlo Uwalin najwyraźniej zna receptę na taktykę Dariusa Maskoliunasa, ale nie zawsze, jak widać to po wynikach, sprawdzała się wzorowo. W krzyżowaniu szyków Stelmetowi najlepszym specjalistą jest Adam Waczyński. Skrzydłowy jest ostoją Trefla i to jemu zespół może zawdzięczać awans do półfinału Tauron Basket Ligi. Głównie za sprawą 24-latka Sopocianie odrobili 18-punktową stratę do czarnych w decydującym piątym spotkaniu. Jak podkreśla Łukasz Koszarek, ich rywal dostał nowe życie, jednak półfinał będzie nowym rozdaniem dla obu zespołów. Kto lepiej rozpocznie walkę o finał, przekonamy się już dziś. Początek spotkania o godzinie 18:30. Juniorzy z Parfa Lubazu poza podium drugiej rundy młodzieżowych drużynowych mistrzostw Wielkopolski. Zielonogórzanie zajęli czwarte miejsce i wyprzedzili jedynie Wiktorię Piła. W zawodach nie wystąpili Adam Strzelec i Kamil Adamczewski, co mogło mieć znaczący wpływ na końcowy rezultat. Najlepiej spośród młodzieżowców Falubazu spisał się Dominik Kosakowski, zdobywca 8 punktów. W turnieju zwyciężyła Stal Gorzów, która o jedno oczko wyprzedziła Unię Leszno. Nieudana inauguracja finału Mistrzostw Polski za Stalowców. SKM w pierwszym spotkaniu wrocławskiego turnieju przegrał, a właściwie został rozgromiony przez miejscowy WKK 86-26. Podopieczni trenera Bogusława Onufrowicza tylko w pierwszej kwarcie spotkania nawiązali kontakt z rywalem. W pozostałych trzech zdobyli łącznie 9 punktów, po 2 w drugiej i trzeciej oraz 5 w ostatniej. To w koszykówce nie zdarza się często, a mecz dla Zielonogórzan nie mógł skończyć się inaczej. W innym spotkaniu grupy B TKM Włocławek pokonał Śląsk Wrocław. Dziś w Mistrzostwach Polski do lat 18 mecze numer 2. SKM Zastal zmierzył się ze Śląskiem Wrocław. Święto futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze. 24 maja na boisku przy ulicy Botanicznej miejscowi Dragonsi zmierzą się z Wrocław Outlaws. Będzie to spotkanie drugiej kolejki w rozgrywkach drugiej ligi. Tuż przed meczem odbędzie się pierwszy turniej międzyszkolnej ligi futbolu flagowego z udziałem uczniów i uczennic ze szkół podstawowych z miasta i gminy Zielona Góra. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, natomiast mecz drużyny seniorskiej zaplanowano na 15:30. Już dziś serdecznie zapraszamy. W sporcie na dziś to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.